Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Resident Evil Village, gdzie poprzednio. Gdzie poprzednio sobie, jak to zawsze bywa po walce z bossem i otwarciu paru nowych rzeczy, pobiegaliśmy sobie troszeczkę po okolicy, pozbieraliśmy, potwieraliśmy sobie różne miejsca, różne skrzydki, różne otwory, etc., etc., pozdobywaliśmy sobie co mogliśmy pozdobywać, nadrobiliśmy niepootwierane wcześniej rzeczy, pozdobywaliśmy niezdobyte wcześniej przedmioty, i na dłuższą metę to wszystko tak naprawdę, co zrobiliśmy poprzednio. No bo tak, weźliśmy tędy, zdobyliśmy tutaj, zaczęliśmy stąd i tak. Zdobyliśmy tą rzecz tutaj, czyli zdobyliśmy tą czaszkę, wróciliśmy do Duke, oddaliśmy... weszliśmy tutaj, do tej zagrody, zdobyliśmy rzecz z dachu tego budynku. Zdaliśmy Duke'owi co mogliśmy dać, wróciliśmy się tutaj, popłynęliśmy w to miejsce. Zdobyliśmy przedmioty spod zamku Lady Dimitrescu, weszliśmy sobie do studni tutaj, co się okazało, że jest jakieś sekretne przejście z jakimiś zagadkami, tutaj zdobyliśmy jakiś rubin i popłynęliśmy sobie tutaj, gdzie zdobyliśmy rybę najwyższej jakości oraz weszliśmy pod miejsce ceremonii, gdzie była cała masa grzybni, podobnej do tej, która była pod, w domu Bakerów. I dowiedzieliśmy się paru tam pierdół i zdobyliśmy tam inne pierdoły. To jest wszystko, co zrobiliśmy, także skoro już mamy wszystko ponadrabiane, pozdobywane, można ruszać dalej na spotkanie z Heisenbergiem. Wszystko to możecie sobie nadrobić w prawym górnym rogu ekranu. Tam macie kartę, która z poprzedniego odcinka odeślę. A już nie przedłużam, tylko idę dalej z shotgunem w łapie. Przy okazji, tam gdzie była ta baza Chrisa, wydaje mi się, był przedmiot, który się okazało był uchwytem do tej autopompy. Ulepszonej. No i dobra, po co musieliśmy wrócić na cmentarz? Rose na ciebie czeka. O, cześć! Jezus Maria! No i oczywiście nie mam miejsca w ekwipunku. God fucking self. Zamknąć moją ekwipunku? Tak, zamknij to na razie. Kurczę, no nie mam pojęcia, co ja mogę z tym wszystkim zrobić. Autentycznie nie wiem, co ja mogę z tym wszystkim porobić. Dobra, może tak, wyrzucę amunicję do pistoletu normalnego, ponieważ ja mam je od cholery. I wydaje mi się, że aż tak bardzo jej nie potrzebuję. Zbiorę to mięso, wyrzucę może również jedną apteczkę. Mogę jej użyć, nie mogę jej użyć, więc wyrzucę sobie jedną apteczkę. Apteczek też faktycznie w ogóle nie używam, ponieważ to jest łatwy poziom trudności, więc jakoś wielce nie obrywam. Mam całkiem sporo życia teraz poprzez gotowanie temu Duke'owi, więc wielce wydaje mi się to wszystko nie jest mi potrzebne. Zresztą powinno mi się już mniej więcej wszystko udać w ogóle. Żeby mnie kurna atakowała koza, no po prostu nie wierzę. Znaczy ewentualnie amunicję, którą wyrzuciłem, będę mógł podnieść ponownie, czy jak ona już została wyrzucona, to ona tak została wyrzucona permanentnie. Wydaje mi się, że została wyrzucona permanentnie. Dobra, skoro tutaj jesteśmy, to wróćmy jeszcze na szybko do Duke'a. Ugotujmy mu ostatni posiłek. Well then, feel free to peruse. I więcej mi tego już chyba nie będę musiał zbierać tych zwierząt, także... Cyk! Gathered all the ingredients. Now. Zobaczmy, co nam ulepszy. Znowu użycie, czy teraz coś innego nam to ulepszy? Here it is. Please, join me. Obrażenia trzymane przy obronie zostały w znacznym stopniu trwale zmniejszone. Okej, muszę się nauczyć. Jezus Maria. I've procured some new items for you, Mr. Winter. It's sure to be a good meal. Chodna, nowe przedmioty? Yes. No nie powiedziałbym, ale mam nadzieję, że już wszystko ugotowane, już nic więcej gotować nie będziemy. Pay me no mind. Także okej. Spoko. Leaving so soon? Tak szybko ci opuszczą. Sorry stary, ale śpieszę się. Mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, a i tak mam parę miejsc, które jeszcze chciałbym im odwiedzić. Czy ten dom konkretnie? Nie ten dom. Ale chciałbym zajrzeć sobie tutaj... Gdzie to kurde było?
Dobra, nie tutaj. Zapomniałem, gdzie to było. Gdzie było to wejście do kapliczki. Holba, wywaliło drzwi. Okej, spoko. Drzwi wywalone od tak, niech będzie. Jest miejsce, do którego chciałbym kurna wejść, ale teraz nie pamiętam, jak się do niego wchodzi. Taki jest problem. Gdzie to kurna było? To było takie wejście na taki cmentarzyk mniejszy. A kurna, za kościołem się śledzą pomocy. Za kościołem to było. Pomocy, kurwa! A jaką to trzeba być ofiarą losu, żeby się zakrztusić własną kurwa śliną? Czy coś tu się zmieniło? Halo, dzień dobry. Tu się chyba nic nie zmieniło, spoko. Tu się nic nie dzieje. Czy teraz ta kapliczka tutaj się otworzyła? Zamknięta do drugiej strony. No dobra, spoko. Tego tu wcześniej nie było, wydaje mi się. Ale pieniądze bardzo chętnie wezmę. Dobra, wydaje mi się, że tędy wrócimy od Heisenberga. Tak się mnie się zdaje się. No dobra, skoro w chwili obecnej mamy wszystko zebrane, co mogliśmy zebrać z tych innych lokacji, zrobiliśmy już całkowitą obiegówkę wszędzie dookoła. Czy drzwi tutaj do zamku Lady Dimitrescu się opuściły magicznie? Wydaje mi się, że nie. Także co, nie pozostało nam absolutnie nic innego, jak udać się do otwarcia tych drzwi. W sensie tej bramy z sześcioskrzydłym kluczem. Także cyk, sześcioskrzydły klucz. I halo, dzień dobry, Sezamie, otwórz się. Dzięki Heisenberg, przyda się powodzenia, tylko pytanie brzmi, którędy ja muszę iść, a którędy ja chcę iść. Znowu, to jest po prostu pytanie, które sobie zadaję non-stop. To jest pytanie, które ja sobie zadaję absolutnie non-kurwa-stop. Tu jest jakaś skrzynka, tam jest jakaś skrzynka, ja kurwa nie wiem, która skrzynka jest do zebrania. Fabularnie, która jest do zebrania tak po prostu. No nie jest dobra, będę sobie chodził i jakoś się do tego doczapię, wydaje mi się. I jakoś odkryję, którędy muszę iść, a którędy mogę iść. Dobra, pieniądze wezmę, miny wezmę, mogą się przydać. Czy się przydadzą, nie wiem. Świniak! Aha, nie mam miejsca w ekwipunku, ale dobra, jako że... Chociaż... Klęk. Klęk. Dobra. Na razie to mięso wezmę. Możemy się do czegoś przydać koniec końców. Nie wiem do czego. Bo w sumie wszystko, co mogłem ugotować, też ugotowałem, więc jakoś wielce mi nie zależy na tym mięsie. Ale któż to wie, co się jeszcze tutaj wydarzy? Okej. Cześć. Głowa. 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 Ramię. Głowa. Głowa. Kolejna głowa. Nie wiem, czy strzelanie mu w głowę ma sens, czy nie powinienem mu strzelać w plecy bardziej. Nie mam pojęcia, to be honest. Dobra, hold up, hold up, hold up, zablokowałem się, zablokowałem się. Robię się może pompę? Cześć! Auć! Wyeliminowany! Da się? Da się. Cudnie. Gdzieś się jeszcze harpia jakaś kręciła. To jest! Ałano, czy ty możesz? Kurwo! Dziękuję. Użyłem sobie apteczki. Niech stracę. I takie mam po prostu ich tyle, że szkoda grać, tylko mi miejsce w ekwipunku zawalają.
Ja bym sobie chciał w stanie przeszukać absolutnie wszystko, co tu się da przeszukać. Nie jestem pewien po co... Jezus Maria, ile mięsa tutaj jest! Zioło. Zioło się przyda. Więcej mięsa, jeszcze więcej mięsa! Kurna, po co ja zbierałem te mięsa? Patrzcie, mogę sobie po prostu przyjść tutaj i miałbym od cholery mięsa. 8 lipca, dziś jest dzień, w którym przyjeżdża ten radosny kupiec. Zawsze zostawia mi stare gazety. Wiem, że Miranda ich zakazuje, ale wiadomości ze świata zewnętrznego są tak fascynujące. W jednej z ostatnich, coś się przykuło moją uwagę, artykuł o jakiejś firmie farmaceutycznej? Nie badam nazwy, ale ich symbol wyglądał znajomo. Ten sam symbol widnieje na kielichu giganta. Jestem pewien, że widziałem go też na ścianach jaskini. Ten promienisty parasol naprawdę rzuca się w oczy. Co może robić tu symbol jakiejś zagranicznej firmy? Ciekawe, czy ma to jakikolwiek związek z tym człowiekiem, który był tutaj przed laty. Nie, chyba za dużo o tym myślę. Kto to był przed laty? Chris? Któryś to w sumie wie? Skrzynunia? Anioł? Przyda się. Trochę prochu, pieniądze... Więcej pieniędzy... A tu cały czas coś jeszcze jest do zebrania. I zamyśliśmy, ale dobra, ja jeszcze wychodzić stąd nie chcę. Ja chciałbym dokładnie przeszukać całą tą rzeźnię, chociaż z drugiej strony to może być takie na zasadzie, że... To, co jest tu czerwone, jest tym mięsem. Co troszeczkę może mi popsuć całą logikę i cały sens szukania tego wszystkiego. Ponieważ tego nie wyzeruję w takim wypadku, skoro może chodzić o mięso. Ale co se zbiorę, to se zbiorę. I tak, i chyba faktycznie może chodzić o mięso. Serio nie ma mięsa w ekwipunku na amunicję? Do karabinu? No cóż. No cóż. No dobra, w takim razie, skoro nie mam mięsa w ekwipunku na nowe rzeczy, to może zrobię sobie to w sposób następujący. Mianowicie, to sobie... tak, zamknij ekwipunek. Zróbmy tak. To sobie w sumie wrzucę na pompę. No i w sumie tyle. Zużyjemy trochę tego karabinu. Chociaż nie, to jakaś inna broń. Czy ja mam magnuma? Nie mam magnuma. Zbieram amunicję do magnuma, ale nie mam magnuma. W tym jest problem. Nie mam jeszcze magnuma. Ale dobra, użyję sobie tej pompy, może będzie trochę lepsza. Mógłbym dodać tą pompę, ale nie chcę. Wolę mieć chyba wszystko cały czas przy sobie, mimo wszystko. Ale cały czas mnie zastanawia, jak ja mogę przeładować sobie na drugi ten. Kontrolem... Aha, dobra, muszę to zrobić w ten sposób. Okej, dobra, teraz już wiem, jak się to przeładowuje, jak się zmienia rodzaj amunicji. No dobra, chciałbym, kurna, mieć tą amunicję do karabinu. Jest bardzo opłacalna, więc w takim wypadku... Amunicja do pistoletu się jej pozbędę. Nie. To zrobię tak i zatwierdzę. Dobra. Niech stracę tą amunicję do pistoletu. Już tam pal licho z nią. No i jest to mięso, ale tak jak mówię, na mięsie mi absolutnie nie zależy, także już pal licho z tym mięsem. Jakoś wydaje mi się, obejdzie się bez niego. Tak więc spoko. Dobra, tutaj co mogliśmy zdobyć, to zdobyliśmy, także... Cześć! Bardzo dobrze, że przyszedłeś, ponieważ potrzebuję przetestować sobie tą broń. To be honest, shotgun ten zwykły chyba był lepszy. Ten zwykły shotgun wydaje mi się był lepszy. Mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że był lepszy. Jezus Maria, przecież myślę, że to jakiś pożar, obok którego tak po prostu chciałem przeleść.
Coś tu biegało, coś tu łaziło. No dobra, palnij go z nim w takim razie. Halo, dzień dobry. Cóż my takiego mamy tutaj? Cóż ja tutaj interesującego mogę znaleźć? Zioło. Może się przydać. W ogóle na początku chyba tej gry zastanawiam się, z czym mi się kojarzą dźwięki tych wilkołaków. No i mam takie, tak sobie pomyślałem, tak się zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że te dźwięki tych wilkołaków, w sensie tej ryki, kojarzą mi się z dźwiękami, które wydawały wizoraki w filmie Bionicles 3 w sieci mroku. Jeśli się teraz, jeśli będę pamiętał, a mogę nie pamiętać, ponieważ mam nagrane parę odcinków na zapas, więc z montażem tego może być różnie, ale jeśli będę pamiętał, wrzucę wam wydawane przez te wizoraki dźwięki do porównania. I powiecie mi, czy tylko ja mam takie wrażenie, czy one faktycznie brzmią, kurna, jak te wizoraki. Wychuśtał się? Nie wiem. Ale ten na pewno się wychuśtał. O, cześć! Ten też się na pewno wychuśtał. Dobra, pieniądze, pieniądze, pieniądze. Tutaj nic do zebrania nie mam. To sobie wezmę. Halo, dzień dobry, mogę wejść na górę? Nie mogę wejść na górę, ale mogę cały czas zebrać sobie tam pieniążki, które tam wypadły z tego lykana. Tutaj chyba już nic nie ma, spoko. Także wbijmy się tutaj do środka. Dzień dobry, cześć, jak leci? Mina. Amunicja do karabinu snajperskiego, trochę złomu. Beczka wybuchowa, której na razie wtykać nie zamierzam. I pytanie brzmi, gdzie jest ta skrzynia? Czy ta skrzynia jest gdzieś na górze, czy ta skrzynia jest gdzieś na dole? To jest dobre pytanie. No ale cóż, wydaje mi się, że prędzej czy później się tego dowiemy. Klęk! 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 O ty kurna gnoju! Tak się kolego bawić nie będziemy, wiesz? Ale chodź, pieniądze, czaszka. Zbieractwo, zbieractwo, zbieractwo. Wszystko się przyda, jak się nie sprzeda, to się wykorzysta. Chociaż zbieractwo, zbieractwo, mówię, że się wszystko przyda, teraz mam tego nadmiar wszystkiego. Pewnie bym grał na wyższym poziomie trudności, prawdopodobnie by się to wszystko zmieniło i mógłbym mieć niedobór tej amunicji, albo mógłbym mieć po prostu na styk. Jest taka opcja, nie mówię, że nie. Ale póki co, póki na razie jakoś nie cierpię, jakoś wielce, no to nie będę się na tym zastanawiał. Dobra, na chwilę obecną nie mam pojęcia, gdzie jest ta skrzynia. Może gdzieś na górze? Może bardziej na górze właśnie? Cholera jasno wie. Bo mimo wszystko chciałbym ją zdobyć. Dobra, ciąg za wajkę. I tam, mój drogi przyjacielu, ty mój. Ale mógłbyś nie? Ale czy ty mógłbyś nie? Dzięki. Ty też się tam utkaj. Wy nawet nie zaczynajcie. Dzięki. Ty też się tam utkaj. Mógłbyś przejść mu w tą beczkę obok. A ja nie czułem takiej potrzeby w ogóle. A tam jest! Cześć! Jezus Maria, jak tutaj jest! Ale z tą snajperką to nie naprawdę nic nie mogłem zrobić. Ja sobie stoję 2 metry od nich, no dobra, 2 metry, może nawet więcej. Jezus Maria, ale ten zamek tutaj ładnie wygląda z tej perspektywy.
Fajny, fajny, bardzo... podoba mi się ta lokacja z tym zamkiem. Była dużo fajniejsza, aniżeli takie te normalne, szczerze powiedziawszy. Taka jest imo moja opinia. Dobra. Pozbierajmy sobie to wszystko, co z nich wypadło. O ile mogę to pozbierać, ponieważ niektórych wybiłem w takim miejscu, że... jest to niewykluczone, iż się najzwyczajniej w świecie tam nie dostanę w żaden sposób. Ale z tych, co mogę, to pozbierajmy, co się imo da. Dobra, tutaj nic, tutaj nic. Wbijmy się na górę. Czy z tej góry będzie jakaś odnoga, żeby dostać się w tamte miejsce? Dobra, znowu wywalmy tą amunicję do pistoletu. I okej, dobra. To nawet bardziej wolę amunicję do karabinu snajperskiego, aniżeli do pistoletu. Dalej pozostaje sytuacja z tym, jak się dostać do tej skrzyni. To jest dalej rzecz, która mnie tutaj imo zastanawia. Także ja może się zrzucę tutaj na dół. I coś tu się może jeszcze porozgląda? Może jest jakaś taka... wyrwa? Ale niech stracę. Dup! Wywalił jakąś dziurę w podłodze, w suficie, w czymkolwiek? Nach. Tutaj nie jest, tam na górze tego chyba nie było finalnie. Dobra, trudno. Wydaje mi się, że nie pozostało mi nic innego, po prostu iść przed siebie z nadzieją, że prędzej czy później znajdę jakiś sposób, żeby się do tej owej skrzyni dostać. Bo obecnie nic nie zdziałam. Może później będzie jakaś odnoga? Może jakieś podziemiami tam wejdę? A jak nie, to ewentualnie sobie zerknę do internetu, się do niej dostać. Jest to zawsze jakaś opcja. Twierdza. Dobra, shotgun. Zróbmy sobie reload taktyczny. I wdupiam się. Okej, punkt zapisu. Pipe bomba, wezmę. Pieniądze również wezmę. Złom też wezmę. Tutaj mamy... co mamy? Amunicja do strzelby, amunicja do strzelby się przyda. Strzelmy sobie również taktyczny zapis, ponieważ za jakieś 15 minut, może 10 odcinek trzeba będzie kończyć. I połaśmy sobie tutaj, pozbierajmy ewentualnie co się imo da. Dobra, obstawiam, że całe wyzwanie tutaj będzie polegało na tym, że będziemy musieli jakoś wytrzymać starcie z tymi lykanami. This must be their den. Tak mi się wydaje. Ale mam wrażenie, że to będzie dosyć w miarę proste. Tylko ja potrzebuję taką jedną rzecz zobaczyć. Kupi przedmioty zamknięte i potwierdzić przesun. Nie mogę tego obejrzeć za bardzo. A nie, mogę to obejrzeć, dobra. Jak siła ognia, tutaj siła ognia to 2. Z kolei tutaj siła ognia to... no jest 800. No jest 800, jeśli chodzi o siłę ognia. Także... a to 840. To ta pompa na dłuższą metę jest silniejsza. Dobra, panowie, chodźcie. Zobaczymy co... Jezus Maria! Dobra, Ethan, nie ładuj teraz. Teraz nie ma sensu ładować. Ale czy ty możesz? Dobra, wykuśtany, spoko. Szybki reload na reloadzie, okej. Klęk bania. No chodź, 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 chodź tu bliżej. Dobra, nie tak to miało wyglądać. Absolutnie nie o to chodziło. Nie taki był plan. Troszeczkę mi się... wkurwia mnie to, że mi się tak majdają na boki. Bo przez to nie mogłem wycelować prosto w banie, tylko mi po prostu ramię chwyta, możesz kurwa mać. Dobra, tak się chcecie bawić? Spoko. Nie kijem ich, to pałką. A w sumie... klęk!
Dobra, ała, 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 ała i to szybki reload. Klęk! Okej, dobra. Kurno! Ty będę ruska! No to jeszcze raz! Dobra, wykuśtani, wykuśtani, cześć! Dużo was tu, panowie. Naprawdę dużo was tu. Trochę jest mi to nie na rękę, szczerze powiedziawszy, no ale trudno. Jakoś wydaje mi się to przeżyje. O! Okej, to było w sumie ciekawe. Dobra, przeładujmy tyle, ile możemy. W sumie teraz póki co są zdezorientowani, więc mamy trochę czasu, żeby im wywalić te parę bani. Także bardzo przyjemnie, bardzo wygodnie. Tu jeszcze jest jeden. Ej, szczerze powiedziawszy, jeśli całe wyzwanie polega na walce z tymi lekanami, to... Z obecnym arsenałem, no to nie będzie to zbyt duży problem, szczerze powiedziawszy. Ej, mam tyle broni, wszelkiej maści, że to jest po prostu szok. Jeszcze mogę w nich walić i walić w nieskończoność. Chociaż ich chyba też to jest w nieskończoność, tak na dobrą sprawę. Bo przyłażą i przyłażą i końca cholernie widać. No dobra, chłopaki, już? Skończyliście? Nie, coś się jeszcze gdzieś kręci. Dobra, zaskoczmy sobie na dół w sumie. Tutaj chyba też parę ich tutaj pospadało. Więc przydałoby się pozbierać, co się da. Amunicja do strzelby, przyda się. Mogę używać tych beczek wybuchowych. Ale jakoś tak nie czułem wielkiej potrzeby, szczerze powiedziawszy. Użyjmy sobie apteczki, żeby mi nie zawalała miejsca. Pipe bomba. Też ich w ogóle nie używam, a jest zbieram jak kupi. Dobra, czy coś tutaj jeszcze jest? Nie, tu już jest niebiesko. No dobra, tu już jest niebiesko, ładnie, pięknie. Czy również góra jest brana pod uwagę? Nie, góra jest czerwona. Góra jest czerwona. A jeśli góra jest czerwona, to górę trzeba jeszcze troszeczkę pozwiedzać. No, amunicja do pistoletu, niech stracę, niech wejdzie. Czy to już jest wszystko? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie wszystko. Cześć! To był trochę twój błąd, stary. Tak to pijones, przyznam ci szczerze. Wybrałeś sobie naprawdę najgorszy możliwy pomysł, żeby zaskoczyć mi prosto na ryj. Serio, a mogłeś to przeżyć? Mogłeś to przeżyć, mogłeś tego uniknąć. Mogłeś, nie wiem, założyć rodzinę, spłodzić jakieś tam inne szczeniaki. Żyć szczęśliwym życiem z jakąś tam inną panią, jakąś panią Lykan. Ale nie, wolałeś się ze mną spotkać i pójść na solo. No to cóż, poszedłeś i nie skończył się to dla ciebie zbyt dobrze. Tak finalnie, że tak powiem. No ale cóż, to jest tylko i wyłącznie twoja wina, mój drogi. Tylko i wyłącznie twoja wina, a ich jest już cały czas coraz więcej i więcej. Jeszcze się nie skończyli. Nie. No właściwie dobra, wyłażę z tego ekwipunku na razie. No dobra, wizoraki, chodźcie. Klęk, bania. O, wielkolud przylas. No dobra, spoko. Troszeczkę jest... Trochę się robią braki w amunicji. Ale damy radę, bo to zawsze wystarczy, kurna, skraftować amunicję. Dobra, może się tak taktycznie wycofam i w sumie może zacznę ją kraftować. Co prawda niedużo tego zrobię, ale to będzie zawsze coś. Ewentualnie mogę wrócić do używania pistoletu. Na dobrą sprawę. Pistoletów mam całkiem sporo, na dłuższą metę. Więc bez tragedii. Dobra, reload za reloadem, strzał za reloadem, reload za strzałem. Dobra, może ja zrobię takie taktyczne przeładowanie, takie potężniejsze przeładowanie. Dobra, out. Dobra, nie taki był plan. Out. No już. Preć. 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 I pozbierajmy sobie co można. Kryształowa czaszka. Wezmę.
Lekamy mi są imo niestraszne. I okej, jak stoję w ogóle z amunicją? No, w sumie z amunicją do pistoletów stoję naprawdę bardzo dobrze i bardzo wygodnie mi jest z nimi. Ale kurczę, amunicja do shotguna troszeczkę się wzięła i wychuśtała podczas tego starcia. Nie przeczę, nie zaprzeczę. Także może zrobię to troszeczkę w inny sposób, mianowicie zrobię tak. To se wrzucę tutaj. I to se wrzucę może tutaj. Snajperkę sobie zostawię. Snajperka to dobra rzecz. W sumie nawet wykraftuję sobie trochę amunicji do snajperki. Okej, dobra, przyjąłem. Understable, have a nice day, spoko. I dobra, reload tutaj. Reload tutaj jest zrobiony. Zaraz, czy ja mam rozumieć, że amunicja do... Z jakiej amunicji korzysta rewolwer? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że rewolwer korzysta z tej samej amunicji co normalne pistolety. Ale mogę się mylić. Rewolwer z amunicji... Aha, to jest rewolwer typu Magnum. Okej, dobra. Czy jaką pierdolnie, to powinien zabić. Tak na dobrą sprawę. Imo, jak pierdolnie, to zabije. Czy tak będzie? Nie wiem. Cześć, stary. Czy tutaj coś zdobędę jeszcze ewentualnie? Nie, to już jest wyzerowane. No dobra, panie Magneto, panie Heisenberg, jak zwał, tak zwał. Czy masz ewentualnie jakiś punkt zapisu, który mógłby mi się przydać? Bo rozumiem, że właśnie idę się z tobą bić, a przydałoby mi się tą grę i zapisać, jak na dobrą sprawę, wiesz? No to brzmiało groźnie. No to brzmiało groźnie i mu as fuck. Czy to będzie jakiś super wilkołak? Nie, to jest po prostu ich leży, po prostu sobie tutaj jedzą. Są creepy as fuck, ale szczerze powiedziawszy bardziej mnie przerażały gule w amnezji. Niż ci kolesie tutaj. Dobra, zamknij, apteczki nie użyję, dobra, trudno. Amo, amo, i mamy punkt zapisu. Dobra, o to chodziło, to mi się podoba. W takim razie, skoro jest punkt zapisu, to można odcinek również zakończyć. Tak więc, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, macie zostawić łapkę w górę, by to poinformować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a seria z Rezydenta wam przypadła do gustu, to zostawcie suba na kanale, by was nic nie ominęło. Zostawcie w dajcie znać w komentarzach również, co sądzicie o całej serii. Oraz o pomyśle, żebym ograł poprzednie Rezydenty. A my co, widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!